Cześć, ja mam na imię Zygmunt i dziś zajmiemy się narzędziami selekcji w programie GIMP. Jest to druga lekcja tego kursu. Link do pierwszej, czyli GIMP podstawy, znajduje się w opisie tego filmu. Więc jak jesteście ciekawi, jak używać narzędzi zaznaczania, to zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do wszystkich narzędzi na wierzchu, w przyborniku, to trzeba wejść w edycję, preferencje, interfejs, przybornik i odznaczyć listaszek grupy narzędzi. Ja zostawię zgrupowane. Otwórzmy teraz nowy plik. Przejdźmy teraz do dwóch pierwszych narzędzi zaznaczania. Żeby zmienić narzędzie, klikamy prawy klawisz myszy. Wybieramy zaznaczenie prostokątne. Trzymając lewy klawisz myszy, zaznaczamy jakiś obszar. Takie zaznaczenie wydziela nam obszar, jaki możemy edytować w tym momencie. Dla zobrazowania wybieramy teraz kubełek. Zwróćcie uwagę, że jak jestem poza obszarem, mam przekreśloną ikonę, że nie mogę go użyć. Dopiero jak najadę na obszar zaznaczenia, mogę go użyć. Podobnie będzie z pędzlem. Jak będę rysował po całym obszarze, to tylko zmiany będą w obrębie zaznaczenia. Wróćmy do zaznaczenia i przejdźmy do jego trybów. Tryby są takie same we wszystkich narzędziach zaznaczania. Pierwszy tryb standardowo zastępuje poprzednie zaznaczenie nowym. Czyli mamy jedno zaznaczenie, rysuję nowe, to pojawi się nowe zaznaczenie. Drugi tryb to jest suma. Teraz jeżeli mamy jedno zaznaczenie, to rysowanie kolejnego nie kasuje poprzedniego. Teraz wszystko jest wspólnym zaznaczeniem. Zmieńmy narzędzie na elipsę i zobaczmy następny tryb, jakim jest odejmowanie. Od obecnego zaznaczenia odejmuje nam część wspólną. Wypełnijmy kolorem, żeby zobaczyć, jak wygląda. Ostatnim trybem jest część wspólna, czyli mamy jedno zaznaczenie. Gdy zrobimy drugie, to zaznaczy się tylko ich część wspólna. Otwórzmy teraz obrazek z poprzedniej lekcji, żeby przetrenować kolejne zaznaczenia. Wybierzemy różdżkę. Po kliknięciu zaznacza ona automatycznie obszar z podobną barwą. Czyli zaznaczyło mi tu niebo, ale nie całe, tylko tą część, ponieważ ta część jest oddzielona już drzewem. Kliknijmy teraz w koronę drzewa. Na tym zdjęciu mamy jednolite kolory. Na większości zdjęć nie ma jednolitych. Z lewej strony mamy progowanie. Tu ustalamy, jaką tolerancję ustalimy. Czym bardziej zwiększymy ten wskaźnik, to kolory podobne do siebie będą bardziej zaznaczane. W moim przypadku zaznaczyło ciemnozielony i brązowy. Ponieważ tonalnie te kolory są bardziej zbliżone do siebie niż ciemny zielony i ten jasnozielony. Musimy o takich rzeczach pamiętać. Tą ikoną na dole zresetujemy ustawienia. Pamiętajmy o niej, ponieważ jak coś nie działa nam, to najpierw użyjemy jej, żeby wrócić do standardowych ustawień. Wybierzmy teraz zaznaczenie według koloru. To narzędzie jest podobne do różdżki, ale ono zaznacza dany kolor na całym obrazie, a nie tylko do granicy koloru. Widzimy, że po zaznaczeniu w jedno miejsce zaznaczyły się wszystkie korony. Teraz otwórzmy inne zdjęcie, które pobrałem za darmo z serwisu Pixabay. Linki do pobrania w opisie filmu. Mamy zaznaczoną różdżkę, progowanie 15. Kliknijmy w chmurę. Zobaczmy, jak to się będzie zmieniać w zależności od progowania. Gdy zwiększymy, zaznaczy nam więcej. Ctrl plus C, skopiujemy nasze zaznaczenie. Teraz tą ikoną zrobimy nową warstwę. Wprowadzimy nazwę. Odznaczymy warstwę niżej, żeby zobaczyć, co nam wyjdzie. Robimy Ctrl plus V, czyli wklejamy. Teraz musimy jeszcze kliknąć tą kotwicę, żeby zakotwiczyć, czyli zatwierdzić. Przechodzimy do narzędzi przesuwania i ustawiamy sobie gdzieś naszą chmurę. Włączmy widoczność dolnej warstwy. Teraz dodajmy sobie kolejne zdjęcie, ale zrobimy otwórz jako warstwę. Wybieramy słonia. Przesuwamy go nad nasze tło. Pozostałe warstwy robimy niewidoczne. Przechodzimy do kolejnych zaznaczeń. Wybieramy teraz inteligentne nożyce. Z założenia, jeżeli klikamy na pograniczu różnej barwy, to one domyślają się, w których miejscach ma przebiegać linia. Jest to szybkie narzędzie i do mało precyzyjnych rzeczy się nadaje.
Zobaczcie, jak to wygląda. Możemy to trochę jeszcze edytować, ale nie będzie to idealnie. Zróbmy teraz zaznaczenie i brak. Wybierzemy teraz zaznaczenie ręczne, z którego większość z Was będzie korzystać. To narzędzie jest wolniejsze, ale za to dokładniejsze. Tu możemy, trzymając lewy klawisz myszy, rysować lub możemy klikając co jakiś czas, robiąc odcinki. Ogólnie wolę coś zrobić wolniej, ale dokładniej, więc używam tego. Po zakończeniu też możemy to jeszcze edytować. Wtedy dopiero zatwierdzamy Enterem. Teraz musimy jeszcze odwrócić zaznaczenie, bo mamy zaznaczonego słonia, a chcemy słonia zostawić. Teraz widzimy, że jeszcze została nam przestrzeń między nogami. Kliknijmy więc Dodaj zaznaczenia i obrysowujemy je. Zatwierdzamy Enterem. Przed wycięciem trzeba dodać kanał alfa, żeby obraz po wycięciu powstał przezroczysty. Robimy Ctrl X. Tu warto zwrócić uwagę, że zaznaczenie likwidujemy przez zaznaczenie brak. Z tym często uczniowie mają problem, na przykład klikając klawisz Escape, który tego nie robi. Teraz narzędziem przesuwania przesuwamy naszego słonia. Narzędziem skalowanie jeszcze powiększamy naszego słonia. Teraz jeszcze, żeby granice warstwy nam nie przeszkadzały, to zróbmy warstwa i dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. Taki obraz z trzema warstwami zapisujemy i przesyłamy jako zaliczenie tej lekcji. W tym filmie to już wszystko. W następnej lekcji będziemy uczyć się edycji zdjęć w programie GIMP. Więc jeżeli nie chcesz przegapić, zasubskrybuj kanał poniżej. Do zobaczenia. Cześć!